Zobaczmy co. Pan szanowny. O. Co pan szanowny? No nie jest jakoś brzydko. Tutaj jeszcze przytachał. Bo ta część 5. Starsze 5 najnowsze. Ja wiem, że nie jest w jakimś turbo pakiecie. Nie pierdzielcie mi tu już, że jest do bani. Nie jest tak źle. Za 30 gdyby oddali to 520D. Jakieś takie to ukwadracone z tyłu, nie? Nie macie jakoś tak takiego wrażenia? Alik ma skubane takie sztuki, na jakie sobie za co zapracował. Te piąteczce od kół. No, można by się, powiem wam, przyzwyczaić. Sy będzie skubana mocna. Kolejny plastik z obrzydlistwami. Szary jakiś taki. Dzisiaj już 3 sztuki nam wpadły. Lawety zapchane, jak państwo widzą. Nie ma, że jest cisza, spokój, postój i nic nie robienie. Kamyk z chorwackiej plaży bardzo dobrze nam służy. Sam parkuje przy okazji. Czy wszystkie LEDy mają statyczne Mercedesy? Odwrotnie może. Czy wszystkie Mercedesy mają LEDy statyczne? Czy któryś ma dynamiczne, bo którym nie jeździłem, to świecą na wprost. A byle Opel. Już ma światła pracujące w nocy i doświetlające pijanego pana Stefana leżącego na chodniku. Jeżeli pan Stefan drzwi się tylko rusza ręką albo próbuje się podnieść z czym? Kuźwa, z rowerem. No i co? Nic mi nie brakuje. Pornorama. Kupa gołęba, gołębia, gołęba, co za durny wyraz wymyśliłem. Szukamy IX-60, to nie jest to. Kupiątka ci jest 15. Tutaj troszkę mamy taniości. A takie się najlepiej sprzedają. Ta coś 2,8 euro, 2,9, nie pamiętam. Rzucę okiem na rocznik, bo ten kolor robi robotę. 9, no to prawie 3 euro może kosztować, jak jest fajna w 1,4 benzynowcu. Meriwka się sprzedaje bardzo fajnie. Te wszystkie sprzedane, bo tyłem, wiadomo. Oczywiście na placyk jest namiar. Tutaj pan Alik szanowny sprzedaje aut takich tanich. 30, może 40 w miesiącu. Zależy, jaki pan Alik jest obrotny. Dlatego pan Alik posiada kilka kompletów kół. Alik parkuje na żyletkę. Zdolny. Mondas to rzadkość, żeby trafić. Tuż obok XC90. Z tyłu Hammer. Nie chce mi się podchodzić, bo kto by do Hammera podłaził. A to klasyka gatunku. Auta popularne dla ludu. Do pana Alika jeszcze przejdźmy od tych grubasów, co były wcześniej. O, milordzie, zacnie. O, tu braliśmy sporo aut w różnych okresach. Sporo.
w GT-Line 500. Tu 50. Po co mi to drugie 0 się podpowiedziało? Pytacie o Fordy ST. Tadam. Po czym poznaję, że ST? Wnętrze, czerwona nitka. Po 19 roku rzut oka na cyferblat. 19. Jak w pysk strzelił. Pozdrawiam widza od wesela, bo super bez się było ze 40. Stary, żeń się, zbieraj kasę i jedziemy po auta. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.